Siemanko i witam wszystkich. Mamy godzinę 8:20, jest sobota, piękny poranek. Ja właśnie skończyłem 8 km biegu, do tego były rytmy. 5 razy 100 na 100 metrów, 100 metrów sprintu i 100 metrów truchtu. Sprint był w tempie poniżej 33 sekund na 100 metrów, więc tak to wyglądało. Trening zakończony. Później poruszymy sobie temat, czy bieganie spali Twoje mięśnie. Więc serdecznie zapraszam do oglądania i zaczynamy. Przechodzimy sobie teraz do głównego tematu tego filmu, a będzie to katabolizm mięśniowy, a bieganie i czy bieganie spala nasze mięśnie i jak ja sobie radzę z treningiem wytrzymałościowym i treningiem siłowym jednocześnie, jak sobie układam moją dietę i jak sobie rozkładam moje treningi w różnych okresach. Zaczniemy sobie od samego początku. Co to jest katabolizm mięśniowy? Jest to rozpad mięśni, który może być spowodowany wieloma czynnikami. Wymienię teraz trzy główne czynniki, na których ja się skupiam. Jest to niewłaściwa dieta, nieodpowiednio dobrany trening, a także nieodpowiednia regeneracja między treningami. Więc to są trzy główne czynniki, o które będziemy musieli pamiętać, żeby o nie zadbać w 100%. Kolejną rzeczą jest, czy bieganie spala nam mięśnie? No nie, jeśli chodzi o samo bieganie, to nie. Bieganie nie spali naszych mięśni. Będziemy musieli mieć nieodpowiednio dobraną dietę, trening i regenerację, żeby ten katabolizm mięśniowy nastąpił. Kolejną rzeczą jest, jak ja sobie balansuję moje treningi siłowe i moje treningi biegowe i jak to wygląda u mnie. Jak już wiecie, przygotowuję się do półmaratonu, który odbędzie się już za 4 tygodnie, 22 sierpnia. I będzie to mój pierwszy w życiu półmaraton. Trenuję biegi długodystansowe od 2 lat. Jednocześnie starając się cały czas eksperymentować, zobaczyć jak moje ciało reaguje i na jakie treningi moje ciało reaguje najlepiej. Więc zaczniemy od moich treningów siłowych. Trenuję na ten moment 3 razy w tygodniu siłowo. Są to 3 treningi full body workout. Jak nieraz czasami mi się nie uda zrobić, to zrobię 2 treningi. Minimum robię 2. Wiadomo, jak mam dobry tydzień, zrobię pełne 3 treningi. Jeśli chodzi o treningi biegowe, są to 3 treningi biegowe w tygodniu i raz w tygodniu chodzę sobie na basen popływać. Jest to zazwyczaj w dni, kiedy mam po prostu wolne od treningu. Idę sobie wtedy na basen, żeby ten dzień też wtedy był taki aktywny wypoczynek. Więc tak to wygląda u mnie. W zależności od okresu, w jakim jestem, ten trening rozkładam sobie inaczej. Czyli teraz się przygotowuję do półmaratonu i to są moje treningi biegowe, a to są moje treningi siłowe, więc teraz treningi siłowe troszeczkę spadają w dół z objętością i z intensywnością, a treningi biegowe idą w górę ze względu na to, że no będzie ten półmaraton. Po półmaratonie będę się przygotowywał do Gromu Challenge, który będzie we wrześniu. Wtedy już wiem, że tą bazę biegową będę miał zbudowaną bardzo dobrze, więc będę mógł troszeczkę tej objętości zdjąć i wtedy troszeczkę więcej objętości podnieść do moich treningów siłowych. I tak sobie balansuję w zależności od tego, w jakim okresie jestem. Jeśli nie mam żadnych startów, nic związanego z bieganiem, to objętość biegowa spada bardzo w dół. Staram się moją objętość biegową utrzymywać sobie na minimum, żeby te 3 razy w tygodniu chociaż po 30 minut sobie zrobić, żeby ta baza cały czas była i wtedy skupiam się na moich treningach siłowych i na progresji siłowej w zależności od tego, jaki jest mój kolejny cel. Czyli tak to wygląda u mnie. Jeśli chodzi o moje dbanie o te 3 główne czynniki, czyli o dietę, trening i regenerację. Trening już mamy omówiony. Jeśli chodzi o dietę, w tym momencie jestem na utrzymaniu kalorii, nie staram się spalać, nie staram się dodawać kilogramów, staram się to utrzymać. Moja dieta wygląda różnie w zależności od dnia, jaki mamy. Czasami w ciągu dnia robię 2 treningi, gdzie rano jest to bieganie, a po południu będzie to trening siłowy, więc wtedy staram się zjeść troszeczkę więcej kalorii, ale moja kaloryka waha się pomiędzy 3000 a 3500 kalorii. Średnio jest tak 3 do 3300. No, te 3,5 lub więcej niż 3,5 rzadko kiedy dochodzę do 3500, ale no taki sobie dałem margines, ten 500 kalorii plus minus. Tak to u mnie wygląda. Jeśli chodzi o produkty, z jakich korzystam, staram się, żeby to cały czas były produkty pełnowartościowe,
Staram się, żeby moja suplementacja cały czas była też na 100% trzymana, w zależności od tego, w jakim jestem okresie. Jeśli chodzi teraz o regenerację, to tak jak mówiłem, mam jeden dzień odpoczynku, gdzie po prostu nie mam ani treningu siłowego, ani treningu biegowego, ale wtedy sobie chodzę na basen. Jest to taka moja aktywność, żeby po prostu ten dzień, jeden dzień odpoczynku nie był taki totalnie leniwy, żeby ten dzień był też aktywny, to sobie chodzę na basen. Czasami jak nie pójdę na basen, to na jakiś spacer na pewno się gdzieś wyskoczy. No i tak wygląda u mnie regeneracja. Jeśli chodzi o sen, to jest to między 6 a 8 godzin. Wiadomo, nie zawsze się prześpi 6 godzin, nieraz się prześpi troszeczkę mniej, ale wtedy to w następnych kolejnych dniach już się odeśpi, gdzie się prześpi po 8, po 10 godzin, więc się odbije za te wcześniejsze dni. Wiadomo, we wszystkim musi być balans w diecie, w treningu oraz w regeneracji. Jeśli wszystko to będziemy mieli zbilansowane w odpowiedni sposób, to nie będzie u nas czegoś takiego, że nastąpi katabolizm mięśniowy, że stracimy mięśnie, bo samo bieganie nie spala mięśni. Spalimy mięśnie wtedy, kiedy te trzy czynniki są nieodpowiednio dobrane, gdzie się mocno przetrenujemy, może dojść do katabolizmu mięśniowego, ale musimy pamiętać, żeby te trzy czynniki były bardzo dobrze dobrane. Wiadomo, dla każdego dieta, trening i regeneracja będzie inna, bo różne osoby potrzebują różnej objętości, potrzebują różnej kaloryki, także nie ma tutaj jednego przepisu, każdy musi eksperymentować i znaleźć ten przepis dla siebie. Ja dałem tutaj tylko taki szablon, czym ja się wzoruję, jak ja się wzoruję w bilansowaniu moich treningów, w połączeniu treningów wytrzymałościowych i siłowych. I tak to wygląda i mam nadzieję, że ten filmik był pomocny dla Was. A jeśli Wy macie jeszcze coś do powiedzenia, macie jeszcze coś do dodania, zostawcie komentarz i dajcie znać, czy w ogóle ten film był dla Was pomocny. A na ten moment wielkie dzięki za obejrzenie. To wszystko, będziemy się widzieć w kolejnym filmie już za tydzień, gdzie będzie to film na 3 tygodnie przed startem. A jeśli ten film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, możesz rozważyć subskrypcję tego kanału po więcej takich filmów jak ten. A na ten moment wielkie dzięki, trzymajcie się i na razie, hej!